Cześć, witam was bardzo serdecznie. To będzie takie krótkie podsumowanie konkursu na wzór, na koszulkę. Pokażę tylko pracę tych trzech najlepszych osób, reszty nie będę pokazywał. Zrobię to prawdopodobnie na jakimś streamie, tak po prostu przy okazji. Żeby tutaj nie przedłużać, to ma być krótki taki film informacyjny. Więc pierwsze miejsce zajmuje Shima i są to trzy prace. Jedna jest z Yasuo, druga jest z Fizem, a trzecia jest z Kindred. I tutaj wyróżniają się te prace tym, że są wykonane bardzo estetycznie, pasują one na koszulkę i wydaje mi się, że jakby jakość była tutaj najwyższa z tych wszystkich prac, które widziałem. Na drugim miejscu mamy Melmana z takim ciekawym obrazkiem przedstawiającym Fiza w czapce Rabadona i trzymającym Tibersa w ręce. Jest to praca dość fajna z tego względu, że jest bardzo oryginalna i też pasuje jakby na wzór na koszulkę. Trzecie miejsce otrzymuje Flame z trzema pracami. Jest to wzór z Teemo, wzór z Trójzębem, też tam jest Fullprint 1 i jest tam jeszcze Fizz. Flame zająłby drugie miejsce, szczerze powiedziawszy, ale wydaje mi się, że włożone tu zostało mniej pracy niż to było w przypadku Melmana, dlatego Flame za trzecie miejsce zajmuje. Także co, pozostaje tylko rozmówić się ze zwycięzcami. Ja już się z wami żegnam, możecie wejść oczywiście na grupę na Facebooku i dać jakieś pomysły na koszulki, jeśli macie jakiś na przykład fajny pomysł, a nie umiecie tego zrobić, to spokojnie, jeśli dacie ten pomysł, to my tam sobie to ogarniemy, czy to ja, czy to jakiś inny grafik. I sklep będziemy otwierać prawdopodobnie na równe 50 tysięcy subskrypcji, więc nie zapominajcie o namawianiu do subskrybowania. Dzięki wielkie za obejrzenie i na razie.